Siłano, z tej strony pijany szklarz. Nie jestem ani szklarzem, ani pijany, tak dla sprostowania. Chciałem wam pokazać tylko żaróweczki. Chciałem powiedzieć, żeby jakich nie kupować. Nie wiem, czy bym... Jedną z nich bym kupił, ale dobra, mniejsza z tym. To potem powiem, o co chodzi. Zobaczcie. 100 W, tak? Widać? 100 W. Tu jest zaznaczony ptaszek, że tych LEDów tam ma być 150. Nie wiem, nie liczyłem. W sumie to mały wyznacznik ilość LEDów. Można ustawić jednego LEDa dobrego albo 100 słabszych. Jeden grzyb, to nie ma znaczenia za bardzo, no nie? Ale moc miało być 100 W, no nie? No i to taka o, żaróweczka. Wyciągamy to. Wyciągamy, otwieram. Otwieram, pudełko na bok machnę. Tu zabezpieczenie grzbietów, nie wiem po co, ale dobrze. No, jakaś folika, okej, dobra. Dobierzemy, sprawdzamy wszystko. Tak o, watomierz pokazuje 0,0. Widać to? Słabo widać, co? Słabo widać, no ale widać. 0,0, no tam jest jakiś z góry jakiś parametr, nie wiem, 26 godzin, coś tam. Do nas nie obchodzi, no nie? Wkręcam żaróweczkę, wiadomo, trzeba w odpowiednią stronę, no nie? Trzeba mieć do tego jeszcze... Kurde, badania chyba sepowskie, tak? Według prawa, czy coś takiego. O, zobaczcie, daje. Uwierzcie, że na słowo, że to daje ostro po gałach, no nie? Ładnie świeci żarówka duża, no jak dłoń taka, no taka. No duża żarówka faktycznie może mieć tej mocy. Ile może mieć mocy? Ile ona ma? Zobaczcie, 25,1. O, teraz widać, 25 W. A ile miało mieć? Chyba 100, co? Przynajmniej zapłaciłem jak za 100 i na kartoniku jest, że ma ile? Że ma 100 ma mieć, tak? Nie wiem, nie liczyłem diod, ale tu chyba diod też nie ma 150, jakoś mi się tak wydaje. Dobra, czyli 25 W za 8 dyszek. Ona kosztowała 8 dyszek. Wyłączymy. Zobaczymy jeszcze drugą żaróweczkę. Radek, nie popsuj tego, nie popsuj tego. Dobra, druga żaróweczka. A, podobna konstrukcja, podoba mi się ta konstrukcja ogólnie, bo ma taki goły radiator, spory dosyć, także ma szansę, tak mi się wydawało, być wysokiej mocy, ale no trochę się przeliczyłem. Dobra, druga żarówka, 50 W niby, tak? No, zobaczymy, czy to ma 50 W. Nie ma, na pewno nie ma. Znaczy ja powiem wam, że ja kupując żarówki, ja wiedziałem, że one nie będą miały takiej mocy, ale liczyłem, że no, ta setka będzie miała no, 75, no 50 może, no nie spodziewałem się, że tylko 25 W, no kiepsko to wychodzi trochę, 25 W. Dobra, odpalamy 50, tak? 3, 2, 1, pyk. I to już jak tak patrzę na nią, to tak świeci... Mizernie trochę świeci. Nie daje to po gałach. Niektóre diody, ja nie wiem. Ledwo się żarzą. Nie wiem, chyba nie widać tego. Ale są takie, co się ledwo żarzą. Albo to są te diody podczerwone, czy te ultrafioletowe. Albo one są takie, nie wiem, jakiś przekręt. Nie, no dobra, to są te ultrafioletowe chyba i podczerwone. Tam miało być takie. Dobra, ile wat? 10,3. Teraz ją tam schowam. Widać? Widać, 10,3 W. 10 W. A miało mieć 50 W. Nieźle, co? No taką dziesiąteczką to tu się tam... Tu nie ma co świecić za bardzo, no nie? Jeszcze 25 W to jak najbardziej, jeszcze tam coś tam oświetla, ale... Dziesiątka? Kurde, przecież ona będzie musiała się prawie całą dobę jarać. Kiepski to był zakup. Przynajmniej tej mniejszej żarówki, no nie? Ta mniejsza żaróweczka kosztowała, już wam powiem, zerknę sobie, kupiona w takim popularnym serwisie aukcyjnym, bardzo popularnym, czyli wiadomo gdzie. I ta mniejsza kosztowała, już wam mówię, 53 zł. 53 zł. No 53 zł, jak miał teraz jeszcze raz dać za 10-watową żarówkę, no to jest takie 10 W, no pobór prądu, tak? 10 W. Za 10-watową żarówkę. Ja w ogóle 10-watowej to bym nie brał, no nie. To jest tak za mało trochę. Trochę tam testowałem oświetlenia w tamtym roku i miałem taką prawdziwą setkę i ta setka to naprawdę dawała, no nie. Nie dało się na nią spojrzeć bezpośrednio na LEDy. Niestety to była pożyczona żaróweczka. O, jeszcze jedna rzecz.
Może ty masz, kurde, pijany szklarzu uszkodzony watomierz, pajacu jeden. Może tak. Może tak. Róweczka świeci. Róweczka świeci. Mam tu jakąś żarówkę. Pokazuje, ma pobór prądu teraz w tej chwili 10,9 W. No prawie 11, no nie? Wiadomo, tam jakiś tam pomiar błędu może być tam, ale no myślę, że więcej jak 0,1 W nie będzie. To ta żarówka nam tak zajarzyła tutaj. 10 W. O, widać? Nie wiem, czy to się tak wyostrzy. Nie, nie wyostrzy się. Ale jaja, no nie pokażę wam. Nie pokażę. Na radę. Zaraz tryb makro jakiś tam jest, jest. O, jest. I co, widzicie? 10 W jest, jest 10 W. Pobór prądu 11 W. Okej, okay, spoko. Nigdy nie będzie idealnie, może być trochę więcej, trochę mniej. Dobra, na tej pokazało dobrze, no nie? Ta była sprawna żarówka, wiedziałem. Ta też jest druga sprawna. Druga ma, ile ona ma wat? Tutaj pykniem. 9. 9 W jest, tak? No jest 9. Dobra. Ile będzie miała po wkręceniu? Świeci się cieplutkim światełkiem. Ciepłe światełko. Ona miała mieć 9 W. Mi tu pokazuje watomierz 9,4. Czyli co? Chyba nie jest uszkodzony, co? Chyba nie. Powiem wam coś, że on na serio. On na pewno nie jest uszkodzony. A, jeszcze jeden test zrobimy. Tak z ciekawości. Trochę z innej beczki, no nie? Watomierz jest dobry, ja go używam od czasu do czasu, nie było nigdy problemów, pomiar błędu trudno stwierdzić, nie wiem, nie pamiętam, nie czytałem na ulotce, jaki tam miał mieć, ale co to za znaczenie, tam 0,2 W, 0,1 W, 0,5 W nawet, co to ma za znaczenie tutaj, tu nie ma znaczenia już żadnego. Taka żaróweczka grzewcza do terrarium, jak ktoś by jakieś tam pająki trzymał, węże i inne takie dziwne wynalazki, no nie? Zaraz wyostrzymy, ile to ma mieć? 25 W, tak? To nie świeci, to tylko grzeje. Chyba światło podczerwone delikatnie wysyła przy okazji. Nie wiem, na pewno się grzeje, no nie? Ja to zakupiłem 25 W. No tutaj jest, no niestety nieoznaczone, no nie? No, ten sprzedawca, który mi to wysłał, nie wiem, jak on sobie tam notuje to, żeby gdzieś tam nie pomylić. Tu jest opakowanie, wiecie, Designed in Poland. Opakowanie jest takie uniwersalne na moc 25 W, 50 i 100 W. Na żaróweczce tej grzewczej jest napisane, że ma mieć 25 W. No dobra, to my tu gadu. Ile watów mamy? O, kurde, ty pijany szklarzu masz pecha jakiegoś. 52 i 7, 53... może jakieś skoki napięcia, no ale ponad 50 jest, tak? A miało być 25 W. Zobaczcie, co się dzieje z tym. Ja nie wiem, czego to... Łażysz! Chciałem wyrazić swoje uczucia, ale no nie będę, bo Sławek mnie się zdenerwuje tutaj zaraz, bo YouTube na niego będzie krzyczał i tak dalej. No, rozgrzała się fest, ale mi niepotrzebna jest 50. Ja chciałem 25, proszę pana. I co mam teraz robić? Odsyłać to, czy co? Nie chce mi się tego odsyłać, ale napiszę do tego sprzedawcy, zapytam się, o co biega. O co biega. Nie mam konkretnie jakoś tak, no, dużych pretensji do samego sprzedawcy, bo to, no, no ja wiem, że no, sprzedają, no, nie wiedzą co, może, no, tam prawdopodobnie ktoś, kto sprzedaje, to jest jakiś tam złapanki ulicznej, może, nie wiem, no, gdzieś tam chciał pracy jakiejś szukać, czy coś. Wzięli go tam, przyjęli. No ma sprzedawać tylko, no nie. No, no nie, no, nie musi się znać no, na elektryce. Co prawda, to też nie trzeba się znać na elektryce, żeby kupić watomierz, który kosztuje 20 zł, czy 30. No ale... no coś tu jest nie halo, no nie? Jednym słowem. No dobra, to byłoby na tyle. Bye bye, popatki. A, jeszcze wracając, podsumowanie. Tą setkę, ona kosztowała 80 W. Fu, jakich 80 W? Ona kosztowała 80 zł, oczywiście.
prawdziwa moc 25 W. Mi się podoba, kupiłbym ją. Może nawet kupię jeszcze jedną, bo to jest i tak dobra. No, przyzwoita cena. Przyzwoita, nie jest to dobra cena. No, przyzwoita, można kupić. Natomiast tej żaróweczki, która miała mieć 50 W, a ma 10 i kosztuje 53 zł, no nie ma sensu. No. No nie ma sensu. Lepiej coś tam dołożyć, kasiory i kupić, no nawet już tą, no nawet taką, no nie, albo w ogóle taką, no żeby ta moc była prawdziwa, no żeby miała, żeby ona miała 50 W chociaż, no nie, no to jest sens oświetlać, a tak, no te 25 W nie za wiele to daje, no ale 10 to już, to już naprawdę, to nie ma sensu. 10 W to chyba by trzeba było nad roślinką powiesić i niech sobie świeci na, nie wiem, jeden krzaczek jakiś czy coś takiego. To chyba tylko do tego tak naprawdę. No ale obawiam się, że niestety, ale kupując coś z Dalekiego Wschodu, takie sprzęty tego typu, to niestety, ale to wszystko jest, jakiego by tu słowa użyć, nieadekwatne do opisu, o, powiem tak ładnie po prostu. No, także to się trzeba liczyć. Jeżeli ktoś kupi inną żarówkę, celowo nie podaje sprzedawcy, od kogo to kupiłem. Inni mają to samo. No, także tu cudów nie będzie. Jeżeli żarówka jest wielkości gdzieś takiej, o, tak, jak dłoń, ona ma tam, nie wiem, 12 cm. Jeżeli żarówka jest takiej wielkości, niestety, ale ona, jeżeli by miała 100 W, tak na logikę, to by się to tak cholerstwo grzało, że tu by musiał być jeszcze wentylator. Ona musiała być większa, musiał być jakiś wentylator, żeby to rozpraszać, to ciepło. No tu fizyka się kłania, po prostu no, nie załadują do takiej żaróweczki 100 W, tak na logikę. No, no ja liczyłem, że będzie miała z 50, 70, no 80, 60 może. No nie wiedziałem, że 25, no tak trochę kiepsko to wygląda. Także no cudów nie oczekujcie. Ale z ciekawości, jakby ktoś tam kupił coś ciekawego, by się chciał pochwalić, fajnie było tutaj podesłać dla Sławka. No, żeby inni zobaczyli po prostu, czy to się opłaca, czy nie brać. No, żeby wiedzieli, jak bardzo zostaną zrobieni w konia. No, tak? No i tyle. Dobra. Nie przedłużam. Narciarz.